W myśl zasady lepiej zapobiegać niż leczyć, dziś o wyzwalaczach. Wyzwalacz to jest taki bodziec, który może sprawić, że u osoby uzależnionej może pojawić się głód. To troszkę tak, jak my poczujemy zapach jakiegoś pysznego ciasta i przychodzi nam na nie ochota, mimo że no, nie odczuwamy głodu tak, żebyśmy koniecznie musieli coś zjeść. I dzisiaj tu omówię najczęściej występujące wyzwalacze. Jeszcze uwaga, że wyzwalacze można podzielić na zewnętrzne, czyli te wszystkie bodźce, które dochodzą z zewnątrz do człowieka, i wyzwalacze wewnętrzne, czyli te, które od środka mogą zadziałać i wywołać głód. Zacznijmy od wyzwalaczy zewnętrznych. I tu na przykład miejsca. Miejsca też można podzielić na trzy takie kategorie. Pierwsza z tych kategorii to są takie miejsca, w których ewidentnie wiadomo, że narkotyki czy alkohol w tym miejscu są. Czyli na przykład to mogą być restauracje, to może być mieszkanie dealera, to może być sklep monopolowy, to może być ogródek piwny, to może być dyskoteka. No wszyscy wiedzą, że tych używek w tym miejscu mogą się spodziewać. Kolejna kategoria miejsc. To są miejsca takie, w których niekoniecznie to jest takie ewidentne, że alkohol czy narkotyki są, ale jak ktoś jest w klimacie uzależnienia, to wie, że narkotyki czy alkohol tam są. I to mogą być właśnie meliny, to mogą być spajzle, to mogą być dworce, to mogą być parki, to mogą być stadiony, no to mogą być też szkoły. Takie miejsca, że jak ktoś chce narkotyk czy alkohol zdobyć, no to wie, że jak tam pójdzie, to go zdobędzie. I trzecia kategoria miejsc to są takie moje miejsca, czyli takie miejsca skojarzone z tą używką. Takie miejsca, w których dana osoba uzależniona właśnie piła czy brała. I to może być mój pokój, to może być mój garaż, może być to ogródek, to może być działka, to może być mieszkanie kolegi, to może być miejsce, gdzie zawsze jeżdżę na wakacje, to może być mój lasek, moja ławeczka w parku. Takie miejsca, które są moje i one ewidentnie z nałogiem się kojarzą. I na te moje miejsca to trzeba najbardziej uważać, bo one rodzą najwięcej wspomnień i mogą doprowadzić do tego, że ten głód się pojawi. Ale też ktoś sobie może pomyśleć, no i co? To teraz się najlepiej zamknąć na cztery spusty w domu i nie wychodzić? No nie, też nie o to chodzi. Trzeba mądrze wybierać. No wiecie, jest restauracja i jest restauracja. Jest restauracja, która może być mordownią taką, że wszyscy wiedzą, że tam się idzie pić. Może być restauracja kulturalna, gdzie jest ten alkohol gdzieś tam, ale on nie jest na pierwszym planie, nie ma wielkiej wystawy. Można tam pójść kulturalnie i zjeść. Już! I cóż tu zrobić, jeżeli moim miejscem jest moje mieszkanie, mój samochód? No, najlepiej jest wprowadzać zmiany, czyli na przykład zrobić przemeblowanie w mieszkaniu albo zrobić remont w mieszkaniu. Samochód można zamienić albo sprzedać, tak żeby unikać tych rzeczy, które ewidentnie się kojarzą. Kolejna kategoria wyzwalaczy zewnętrznych to są ludzie. I tu też można to podzielić. Mogą to być ludzie, którzy po prostu są starymi znajomymi, z którymi człowiek pił czy brał i oni generalnie są zainteresowani tego rodzaju kontaktem, a nie żadnym innym. Dlatego lepiej jest ich unikać. Mogą to być ludzie, którzy są pod wpływem, od których czuć alkohol czy czuć narkotyki, albo widać, że są pod wpływem narkotyku i oni mogą też no, ten głód rozkręcać. Mogą to być ludzie, którzy są w trakcie spożywania i może się pojawić taka myśl, że no, oni mogą, a ja nie mogę. I mogą to być też ludzie, którzy są w jakiś sposób podobni do tych, z którymi człowiek używał. Może to być podobieństwo takie fizyczne, ale może to też być podobieństwo w zachowaniu. Taki sposób funkcjonowania, który przypomina ten właśnie z czasów nałogu. Dlatego lepiej takich ludzi unikać.
I znowu może się pojawić pytanie, no i co? I co, ja się mam z nikim nie spotykać? No nie, znajdź sobie takich znajomych, którzy są prawdziwymi twoimi znajomymi, a nie znajomymi, którzy tylko chcą z tobą brać czy pić. Tu może się odniosę, że bardzo dużo osób, które są na terapii, mówią: no ale przecież wszyscy piją, wszyscy biorą, to przecież jest tak powszechne, ja nigdy nie znajdę ludzi, z którymi będę mógł bezpiecznie spędzać czas. Nieprawda. To jest tak, że jak człowiek się obraca w takim środowisku, też sobie tak dobiera znajomych. Bo jak człowiek jest zainteresowany tylko piciem czy braniem, no to z takimi ludźmi się spotyka, no bo co ma z innymi robić? A wtedy, kiedy zmieniamy nasze zachowanie, wtedy, kiedy inne rzeczy stają się dla nas ważne, to naprawdę możemy znaleźć takich znajomych, którzy podzielają nasze zainteresowania. Także jest naprawdę mnóstwo ludzi, którzy są abstynentami, a nawet nie byli uzależnieni, ale mają po prostu takie poglądy. No i naprawdę można świetnie się z nimi bawić, jest super, tylko się trzeba rozejrzeć. Kolejną kategorią wyzwalaczy to są przedmioty. I to mogą być przedmioty ściśle skojarzone z nałogiem, czyli butelki, puszki, kieliszki, karafki i tak dalej. Albo jeśli chodzi o narkotyki, to często torebki strunowe, banknoty, lusterka, karty kredytowe i tak dalej. Czy strzykawki, łyżeczki w tą stronę. Natomiast mogą to być też przedmioty, które są skojarzone z takim rytuałem, który się odbywał przy uzależnieniu. I to mogą być na przykład, to może być jakiś kubek, albo to może być plecak, jakieś konkretne jedzenie, coś, co było zagryzką, że tak powiem, tak? I często to są jakieś śledzie, jakieś grzybki w occie, jakieś ogórki, albo coś, co było do popicia, czyli jakiś sok. To jest bardzo różnie w zależności od doświadczenia, jakie człowiek ma. Natomiast tu znowu jest ważne, żeby być ostrożnym, zwłaszcza na te moje rzeczy, które mi się kojarzą. Jeżeli zapijałem zawsze sokiem grejpfrutowym, no to lepiej jest odstawić sok grejpfrutowy. Jak już jesteśmy przy jedzeniu, no to kolejną kategorią wyzwalaczy też mogą być różne święta. Czyli na przykład jak już niedługo święta wielkanocne, albo święta Bożego Narodzenia, albo imieniny, albo jakieś wesele, albo choćby wiecie co, weekend, albo urlop. Wszystkie te takie okoliczności, kiedy człowiek wie, że będzie miał wolny czas, że ma taką myśl o tym, że będzie impreza i że będzie się coś działo, to one często mogą wywoływać właśnie głód. I tu znowu niektórzy mogą mieć wątpliwości. I co? Ja teraz w ogóle nic nie mogę świętować? Każdy weekend mam być zamknięty na cztery spusty? No nie! Chodzi o to, żeby po prostu dobrze to zaplanować. I zwłaszcza w weekend, kiedy jest dużo wolnego czasu, to właśnie tak sobie zaplanować ten czas, żeby on był przyjemny, ale był zagospodarowany. Bo często, jak jest wolny czas, to niestety, ale ten głód się pojawia i się rozkręca. A kiedy są jakieś imprezy typu urodziny, wesela i tak dalej, to dobrze jest się dowiedzieć od tej osoby, która tą imprezę organizuje, jak ta impreza będzie wyglądała. No bo może być tak, że wcale nie będzie tam jakoś dużo alkoholu i nie będzie to jakimś dużym zagrożeniem, ale może być też tak, że zagrożenie będzie, więc dobrze jest sobie to zaplanować, że na przykład jak jest ślub i wesele, to dana osoba idzie do kościoła tylko, a już na wesele nie idzie, ponieważ to jest no jednak zbyt zagrażające. Ale może być tak, że jak jest rodzina spoko i wiedzą o tym problemie, chcą wyjść naprzeciw, no to do obiadu spokojnie można zostać, czy do tortu, a po torcie wyjść, kiedy już ludzie zaczynają pić więcej. Poza tym dobrze też mieć ze sobą osoby, które nie piją. I albo mieć ze sobą partnera czy partnerkę niepijącego, albo po prostu jakiegoś przyjaciela niepijącego. Niektórzy też sobie radzą w ten sposób, że siadają po prostu przy stoliku dla dzieci. Wszystko się naprawdę da załatwić i rozwiązać, żeby też nie wypadać z tego życia społecznego. Ale też na przykład jeśli chodzi o imieniny, no to można zrobić tak, że przyjść na przykład dzień przed albo dwa dni po, tak żeby już alkohol wyparował i nie było takiego styku z osobą na kacu, żeby poświętować tą rocznicę z daną osobą, no bo przecież jest dla nas ważna, a nie narażać się na bezpośredni kontakt z alkoholem. W sumie jeszcze z kategorii przedmiotów to mogą być pieniądze. Często ludzie uzależnieni
mówią o tym, że mają coś takiego, że pieniądze ich po prostu palą. Palą ich w rękach i no, muszą je wydać. A też jeśli chodzi o różne sytuacje, które mogą być też wyzwalaczem, to może to być sytuacja sukcesu, kiedy też człowiek czuje, że o, jest co świętować, albo też sytuacja porażki, jakiegoś kryzysu, dzieje się coś złego, trudno sobie poradzić z emocjami, też może być to wyzwalaczem. Ale też w takich sytuacjach, bym powiedziała, lżejszych, to nawet wiecie, pogoda może też być wyzwalaczem. I często ludzie mówią o tym, że jak świeci słoneczko, o, to by się napiło zimnego piwka. A kiedy jest deszcz, to niektórzy mówią, o, taka barowa pogoda. Także tak naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie w tym. Natomiast chodzi o to, żeby nie dać się temu. Kolejną kategorią wyzwalaczy mogą być media i różne rzeczy, które w mediach są prezentowane. Czyli na przykład reklamy piwa albo filmy takie, w których leje się alkohol, są narkotyki i czasami nawet to mogą być filmy, które mają takie dobre przesłanie, które mówią o tym, że to jest używka, która przynosi bardzo dużo szkód. Natomiast samo patrzenie się na to, jak ktoś spożywa alkohol, na to, jak ktoś jest pod wpływem, może głód wywołać. Może też w mediach być muzyka, przy której człowiek używał, albo muzyka taka, która ma w swoim tekście, czy jakby w całym swoim przesłaniu, to zachęcanie do używania. Czyli na przykład muzyka Nirwany, muzyka Dżemu i tak dalej. Ale może być też muzyka, która nie ma w swoim tekście nic na temat picia czy brania, natomiast jest tak mocno skojarzona właśnie z rytuałem uzależnieniowym, że osoba, która tego słucha, ma od razu wspomnienia tego, kiedy piła czy brała i wywołuje to u niej głód. Dlatego tu znowu, ta moja muzyka, to ona jest najbardziej niebezpieczna i to moją muzykę, którą używałam do brania czy picia jako towarzystwo, no jej się należy najbardziej wystrzegać. Teraz chwilę na temat wyzwalaczy wewnętrznych. I tutaj na pewno ważne są emocje. Emocje, zwłaszcza te intensywne, bo i emocje nieprzyjemne dla nas, takie jak złość, żal, smutek, gniew, poczucie winy, poczucie krzywdy, kiedy one są intensywne, to mogą wywołać głód, ale tak samo emocje, które są dla nas przyjemne, takie jak radość, euforia, podziw, zachwyt, one też mogą wywołać głód. I dość często ludzie są tacy nieprzygotowani właśnie wtedy, kiedy odnoszą jakiś sukces, cieszą się, czują, że powinni sobie się jakoś nagrodzić, a tutaj nie wiedzą, jak się nagrodzić. I wtedy przychodzi głód. Dlatego ważne, żeby i przy intensywnych, przyjemnych, pozytywnych emocjach i przy intensywnych, negatywnych, nieprzyjemnych emocjach zachować ostrożność. Kolejną sprawą z takich wyzwalaczy wewnętrznych to są wspomnienia. Wspomnienia z czasów nałogu i też skojarzenia związane właśnie z tymi wspomnieniami, ale też to, co może wpływać, co może być takim wyzwalaczem właśnie głodu z tej wewnętrznej strony, to może być po prostu ból. To, że coś kogoś boli. Że boli go głowa, że boli go coś w ciele. Może to być też zmęczenie, takie i zmęczenie fizyczne, i zmęczenie psychiczne. Może to być też sytuacja, kiedy ktoś jest chory, kiedy jest osłabiony chorobą i nie ma takiej wewnętrznej energii do tego, żeby stawiać czoła tym różnym zewnętrznym wyzwalaczom i wyzwaniom dnia codziennego po prostu. Dlatego kiedy człowiek jest osłabiony, ma gorszy dzień, powinien szczególnie uważać. I niektórzy też mówią, no i co? I teraz po prostu jest tych wyzwalaczy wszędzie tyle, że to w ogóle nie ma opcji, żeby tego wszystkiego uniknąć. No i to jest racja. Jest tego bardzo dużo i raczej nie ma opcji, żeby wszystkiego uniknąć. Natomiast to, co można zrobić, to po prostu niepotrzebnie się nie narażać. To, co się da, tego unikać, to, czego się nie da, no to tak o siebie zadbać, żeby być bezpiecznym. Ale też, patrząc prawdzie w oczy, no to się trzeba troszkę przyzwyczaić do tego, że te wyzwalacze są w różnych miejscach i nie unikniemy wszystkich wyzwalaczy. Nie ma po prostu takiej możliwości.
I najważniejsze jest to, żeby tych wyzwalaczy nie kumulować. To znaczy, żeby nie poddawać się działaniu wielu wyzwalaczy naraz. No dobra, to teraz pozdrowionka dla niedawnych broczyńskich absolwentów. Pozdrawiam Karol, pozdrawiam Leszek, pozdrawiam Beata, pozdrawiam Celina, pozdrawiam Maciek.